w imieniu swoim, ale też oczywiście w imieniu pana Edmunda Gutkiewicza. Wielkie brawa poproszę. Oraz w imieniu pana sędziego głównego, pan Robert Płowiec jest z nami od świtu. I od razu chciałam podziękować, najpierw od początku zaczynając, za przynęty żywe. Firma ProKarm, pan Krzysztof Wojciechowski. Dziękujemy bardzo. To byśmy musieli te robaki tam gdzieś kopać w krzakach. Zanęty i dodatki firma MatchPro, pan Krzysztof Kałużny. Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Oczywiście ekipie technicznej szczególnie dziękuję w imieniu pań, które łowiły. To są pan Zbyszek, Łukasz, Kamil, Wojtek z żoną i Michał. Dziękujemy panom, że panowie tak nam pomagają zawsze, a dziewczyny, aktorki pytają, czy będzie mój pan trener. Ja mówię, oczywiście będzie, bo to jest jednak ważne, ale to poważne zawody i każda pani sama łowiła, żeby nie było. Także oczywiście sędzia główny to pan Robert Płowiec, wszyscy wiemy i dziękujemy. Mamy przecudne puchary. Rancho pod Bocianem zresztą, jak widzę w internecie, na Facebooku, Instagramie, cieszy się ogromną popularnością wśród osób, organizatorów różnych imprez, to wesela, to chrzciny, to komunie, to jakieś prawda, firmowe imprezy, bo rzeczywiście można tu robić wszystko, bo państwo ten asortyment proponowany na wynajem obiektu rozszerzają z roku na rok wspaniale. Aha, to będę też o tym mówić, ale widzimy tu wszyscy, Paribas ma taką specjalną, takie konto, kartkę ze spławikiem. I to jest fajna rzecz. Poza tym wszystkim jest jeszcze tak, że tutaj, właśnie, tu jest taki, ja od razu może pokażę, taki wspaniały jest przedmiot, to jest do mierzenia. Pani tutaj zaraz nam sama powie, za chwilkę poproszę, do czego to służy, po rozdaniu nagród powiem. Współwłaścicielka, tak, piękna pani. Bardzo dziękuję, bardzo się przyda. Bardzo się przyda, zapraszamy. Tak, to pani będzie miała, właśnie, to mamy, spławiki masz, wszystko masz. Tam za tą rybą są jeszcze owoce. Tutaj stawiamy. Drugie miejsce tu, stawiamy, tu. Wszystko. Stawiamy owoce, spławiki, kwiaty oczywiście. No właśnie. Tyle tych skrzynek. Tak. I teraz za drugie miejsce, tak. Po pierwsze, za zajęcie drugiego miejsca puchar. Super! Zuniu, chyba będziesz musiała odłożyć kwiaty, bo dostaniesz jeszcze dla najlepszej wędkarki. Wow. Złoty medal. Ach. A Kasiu, droga, a puchar od pani prezes? Jest. Tak, wręczamy również puchar od pani prezes. Też jest dla Izy, bo to jest też dla najlepszej wędkarki kobiety. Także tyle pucharów, po prostu bardzo się cieszę. No. Dziękuję pięknie. Proszę państwa, ja zaraz zejdę z tego postumentu, albowiem wkroczy tu nasz mistrz tegoroczny pod nieobecność pana Czebotana. Wojciech Majkszak, 2500 punktów. Dobra, czekaj. Ja chciałam tylko poprosić, no to oczywiście gratulacje. O 100 lat dla Laury. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Tak to Laura Łącz, że jej się chce organizować corocznie te zawody wędkarskie i mamy przyjemność spotykać się tu wszyscy razem. Bardzo dziękuję. Tak się złożyło, że imieniny skromnie myślałam, a tu wszyscy sobie przypomnieli. O, tu jest wspaniały też prezent. Kolejny. Kroczek na górę. Tak, tu musisz wejść na górę i dostaniesz dalsze prezenty. Tak, Kasiu, zaraz. A... Właśnie, i teraz puchar za największą rybę, a główny puchar gdzie jest zaś? Już to pani Dąbrza umiała wyręczać, co prawda. Bardzo proszę panią Bożenę z pucharem. A właśnie, wszystko już widzę tutaj rozdane. A to do zdjęcia pani... Proszę bardzo, Bożenko, tak. Bądź ma do zdjęcia. Jeszcze raz. Za pierwsze miejsce od Rancha pod Bocianem jest to puchar. Przypominam, za pierwsze miejsce. A Edmund Gutkiewicz, bardzo proszę, Mundek, podejdź, kochany, gdzie ty jesteś? Jak zwykle gdzieś na tyłach, dalekie tyły. Może zechcesz z tego pudła wyjąć i wręczyć osobiście. Tak, do zdjęcia, bardzo proszę. Bardzo proszę. Brawo! Piękny wynik. Dzięki tobie. Tu mamy jeszcze znakomite spławiki. Tu mamy właśnie, jeszcze nie koniec wszystkiego. Bardzo proszę, jeszcze taki puchar. Przestałeś pić, współczujemy. I alkoholom jeszcze od razu. Zrobiłem zdjęcie, nagrałem. Voucher na wybrany produkt ze strony internetowej. Dodatku. Także widzisz, warto było wygrać. Ale proszę państwa, mam jeszcze coś dla Izy i bardzo proszę fundatora. Tak. Należący do Klubu Integracji Europejskiej pani Barbary Jończyk, Dorbur Cooperative Owners, naturalny diament. Wow. No. Kobiety lubią diamenty. Pani redaktor jedna mnie pytała, o co bym poprosiła złotą rybkę, jakbym złowiła. No i proszę bardzo. O to właśnie. Tak jak biorą ryby, widzisz, jak biorą ryby, to i diamenty. Wtedy mnie co pytały. I tak, ja bym teraz jeszcze poprosiła panią. Więc mamy panią laureatkę, która była najbliżej i zapraszam po odbiór nagrody panią Anitę Sobieszczańską. Kiedy to się działo? Pełna pieniędzy, zgadza się. Taka walizeczka bardzo przyjemna. W imieniu tutaj wszystkich fundatorów, prezentów, sponsorów, moim, pani Domżo, Ramcza i nas wszystkich gratulujemy. Wręczamy jeszcze, może zechcesz sobie powiesić na ścianie na pamiątkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy pan sędzia jeszcze życzy sobie zabrać głos? Bardzo proszę. Ja chciałbym pogratulować zwycięzcom, wszystkim pogratulować sportowej walki. No jak się okazało, nie zawsze wynik jest najważniejszy. Zabawa była fest i myślę, że za rok znowu spotkamy się i będziemy walczyć. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję wszystkim. Dziękujemy bardzo. Ja też zapraszam z góry wszystkich tu obecnych za rok. Dziękuję mediom, dziękuję dziennikarzom, fotografikom, że przyjechali. I oczywiście jeszcze nadal sobie możemy w tym pięknym miejscu i miłym gronie posiedzieć. Dziękuję pani Dążo za zaproszenie.